Cześć, tu inicjatywa Dzikie Karpaty. Nadajemy dla Was z serca Bieszczad. 250 metrów dalej tą drogą jest Bieszczadzki Park Narodowy. Teraz jesteśmy w nadleśnictwie Lutowiska, w samym sercu Puszczy Karpackiej. Niestety pokażemy Wam parę przykrych obrazków. To jest znak, który dobrze znacie. Zakaz wstępu, ścinka drzew i zrywka drewna. Lasy Państwowe nie chcą, żebyście zobaczyli, co za nim się kryje, ale taka jest nasza rola. Rola obywatelskich oczu i uszu, które w Puszczy Karpackiej nadają dla Was, a Wy puszczajcie to dalej. Co tutaj się dzieje? Tutaj droga zrywkowa, miejsce, którym ściągane są z tego ponad 120-letniego drzewostanu wielkie jodły i buki, po to, by zostać sprzedane do tartaku. Droga, która ma głębokość 1,5 metra, wyjeżdżona ciężkim sprzętem. Kiedyś może płynął tu strumień, teraz meandruje w tym błocie i w kolejnach. Znak zakaz wstępu oznacza, że Lasy Państwowe ograniczają nam możliwość chodzenia po lesie, chodzenia po dzikiej Puszczy Karpackiej, po to, żeby ukryć przed naszymi oczami, co tam się dzieje, ale my uważamy, że mamy prawo do lasu i że ten las jest naszym wspólnym dobrem i wspólnie powinniśmy się o niego zatroszczyć. Teraz idziemy na skład drewna. Całe to drewno zwożone tutaj z góry, ze zbocza, jest składowane na tym placu. Zaraz Wam to pokażemy. Na pierwszym planie forwarder, maszyna, którą dobrze znacie, jeśli oglądaliście nagrania z Puszczy Białowieskiej, jeśli byliście w Puszczy Białowieskiej w zeszłym roku, to właśnie forwarder razem z harwesterem niosły zniszczenie w Puszczy Białowieskiej. Takie maszyny działają też tutaj, w Puszczy Karpackiej. Te maszyny służą do zwożenia tego drewna, dzięki temu te wielkie jodły, buki mogą być łatwo przetransportowane i włożone na tira, który odwiezie je do tartaku, zwykle poza regionem Bieszczad. To jest po prostu gospodarka eksploatacyjna. Tu wydobywamy, sprzedajemy na zewnątrz, inni na tym zarabiają. To, co widzicie tutaj, kilkadziesiąt wiekowych jodeł zwiezionych ze zbocza, czeka tutaj na wywózkę. Wiele z nich ma ponad 100 lat, bo tak jak mówiliśmy, to jest drzewostan ponad 120-letni, niesadzony przez leśnika, ale przez leśnika wycinany. Wczoraj znaleźliśmy tutaj jodła w wymiarach pomnikowych. Dokładnie 260 cm obwodu. Jest taka wewnętrzna regulacja Lasów Państwowych na terenie Bieszczadów, która mówi o tym, że takie drzewa nie powinny zostać wycinane. Wielokrotnie dostawaliśmy zapewnienia od przedstawicieli Lasów Państwowych, że takie drzewa nie są wycinane. Już kilka razy udało nam się niestety zlokalizować miejsca, w których drzewa w wymiarach pomnikowych były wycinane. Kilka dni temu wysłaliśmy informację do nadleśnictwa Lutowiska, że podobna jodła została wycięta w leśnictwie Dwernik. Zapewniono nas, że nie było to z winy Lasów Państwowych, żeby została ona wycięta samowolnie przez pracowników Zakładu Usług Leśnych. Tutaj mamy kolejny taki przykład, więc uważamy, że to nie jest wina pracowników Zakładu Usług Leśnych, szczególnie, że ta tabliczka, cechówka świadczy o tym, że to drzewo zostało zaakceptowane przez leśniczego lub podleśniczego, który akceptował to drewno tutaj na tym składzie. Lasy Państwowe mówią, że nie wycinają drzew o rozmiarach pomników przyrody. To ma być takie uspokojenie, że nic złego tu się nie dzieje. Natomiast widzicie, drzewa, które mogłyby być pomnikami przyrody, są ich tu tysiące i one są zagrożone. One są wycinane, wywożone i sprzedawane do tartaków. Jesteśmy tutaj, będziemy chodzić po lesie, szukać kolejnych takich przypadków. Jesteśmy uszami i oczami społeczeństwa w Puszczy Karpackiej, więc dołączajcie do nas, dołączajcie do społecznych patroli. Przyjedźcie do Puszczy Karpackiej, żeby pokazać społeczeństwu, co tutaj się dzieje i sprzeciwcie się razem z nami przeciwko tej destrukcyjnej gospodarce leśnej w jednym z najbardziej wartościowych przyrodniczych terenów Polski.